No i w końcu nadszła ta chwila, gdzie cały kombajn jest sprawny i jest czas do wyjazdu. I witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj z kabiny, taki nieuczesany, nieogolony, ale jest hardcore, trzeba non-stop działać. No i nie ma czasu na nic, ani chęci, ale dzisiaj muszę się odrobić, bo ta broda, jak wiecie sami, nienawidzę tej brody, ale nieraz jest tak, że się zapuści człowiek. I co? Palimy grzmota i próbujemy. Ten jęczmień jest nieco późno, jest po 18, no ale mam nadzieję, że jeszcze da to radę. Tam ogólnie nie będzie rosy, moim zdaniem. Zobaczymy. Tylko drażni mnie to, że te światła się tak załączają wszystkie. Działa. Wszystko działa. Tylko mi wskaźnik paliwo nie działa, bo jest pełen zbiornika. Nie ma pełnego zbiornika, jest może 1/4, ale na dzisiaj to wystarczy. Jutro będę musiał podjechać na stację i dokupić paliwa. No i wbijamy wsteczny. I w którą stronę tu wyjeżdżamy? Pod górę. Dobra. I zachodzi. Ciekawe, to jest. Lusterek nie ma, muszę jeszcze jutro do lusterka. Zobaczymy. Tak to jest, jak człowiek chce za szybko i za wściekle jedzie. O. Słoma jeszcze mokra. Ona będzie jeszcze mokra, kurde, przez 3 dni. A ja chcę mieć to z głowy i jechać na żyto. Co tu się dzieje? No i dobra. Jedynka.
szału nie ma. Nie wiem czemu, ale to coś tutaj nie idzie, jakbyś powinno. Nie, że kosa tyle dupiasta jest, czy co? Ale no nie kosi to. O, zobaczcie co to robi. I jeszcze do tego otworzyła mi się klapa. Ciekawe ile to wysiało. Otworzyła mi się klapa od przenośnika, żeby to był kłosowy, to jeszcze pół biedy, ale to ziarnowy był, o. Zobaczcie. Ziarno nie jest aż takie złe. Ale co z tego? Ja pierdzielę, no to jest jakaś fatamorgana. Jak to można taki gliniany jęczmień kosić? Jak się wkurzę, o i nagarnąłem jeszcze tutaj pełen heder ziemi. No jak się wkurzę, to wezmę talerzowej, to zatalerzuję, no bo nie ma to mniejszego sensu. Drugi raz robiło się to samo, czyli o, odpiął się, dostało trochę więcej zboża i wysypuje się. Także będzie dalej kupa śmiechu, że siewniko kombajn. O, wszędzie jest wysypane, pięknie. Ale na dzisiaj koniec, mam kurde dzisiaj już dość. Jadę nim do domu, ogarnię wszystkie bolączki, bo o to w tym głównie chodziło. Po co on chodzi na obrotach? Ale właśnie słomy trochę jest tej sieczki. Także nie jest źle. Bym miał narzędzia, głupek wzięte. O! I jeszcze coś przepala bezpiecznik, jest gdzieś jakaś zwara. Tylko nie wiem gdzie, tutaj coś? Nie wiem. O! Tak, trawy wyglądają. No i ogólnie zaraz zobaczymy do zbiornika, czy coś uleciało. Masakra, jestem tak zły, a zarazem zadowolony, że jest w miarę wszystko ok. Silnik suchy, nie grzać się, nie grzeje. No i tyle z pozytywów. A co w zbiorniku? Wielkie gówno, może 50 kg jest. Wąsów pełno, dało mi więcej wiatru, ale to wszystko jeszcze wyjdzie w praniu. A, nie wiem czy jeszcze mówiłem to, ale pasek od headera napędu jest do napięcia. Opuścił mi się. Nie, obsunęło się. O, a tak wygląda to zboże. Tu jeszcze ten dołek jest w miarę, ale zobaczcie. Pełno, wszystko pognieciane. Zwierzyna robi swoje. W ziemniakach widziałem, dziki były. Także wielki chuj z tej gospodarki jest. A za to jest on. Co to wiele wam mogę powiedzieć. Będę to musiał teraz pojechać do domu i będzie kolejny odcinek z koszenia, nie? Także jadę do domu i zrobimy to i to będzie na dzisiaj koniec. No i witajcie tego pięknego poranka, naprawdę dzisiaj jest piękny poranek. Normalnie widok jak z obrazka. Dzisiaj myślę, że coś się uda może wykosić. No i zobaczcie, wczoraj jeszcze tutaj go w domu odpaliłem. No i taki efekt jest, że mało w zbiorniku, dużo na ziemi. Na szczęście tylko było to jedno okrążenie i tylko tam, gdzie było mocniejsze zboże. Ale zobaczcie jaki jęczmień. Taki na pół zgnity. Dużo wąsów, dużo plewów. Jeszcze pewnie, bo pomału. To jest co? Kłosowy? Nie, to jest zbożowy podajnik. A jeszcze trochę potem regulowałem. Także powinno być lepiej. Ale najpierw to trzeba, o, tu wszystko powyczyścić. I teraz tutaj ten haczyk wszędzie bardziej podgiąć. O, nie wiem czy jest widać. O, zobaczcie, jak jest na prosto. A tu jest jak? Tu jest też tak do dupy trochę. Może by też go przerobił od razu. Ja wiecie co, od razu za ciepłego prawa, jak to mówią, oba podegnę i będzie ok. Co do headera, no to ten pasek jest do naciągnięcia. Zobaczcie, jaka guma. O. Tu muszę, o, zdjąć tą osłonę. Napinasz trochę do góry i powinno być wszystko ok. I to by było na tyle. No i to jedno zwarcie. Wywala mi cały czas bezpiecznik. Nie wiem, czy to coś ja narobiłem, czy po prostu awaria. Może gdzieś myszy coś pogryzły i dotknął kabel do masy. Zobaczy się za chwilę. A na tą chwilę biorę się do roboty. Pasek już naciągnięty. O, jest tak jak być powinien. Wszystko jest ok. Tylko teraz
Zostaje kwestia tego zwarcia, bo tu już też mam zrobione. Ładnie podgięte już te tutaj haczyki. O, i tutaj ładnie zachodzi jeden, jak i drugi. Nie powinno się teraz to wypinać, ale jeszcze na wszelki wypadek przepnę tutaj agrafki, tak żeby to nie już na pewno się nie wypięło. W razie czego wezmę jeszcze ze sobą narzędzia w pole, bo to nigdy nie wiadomo. I to by było tak mniej więcej ogarnięte, tylko teraz jeszcze to zwarcie, no bo to mi nie daje spokoju. A chciałbym, żeby to wszystko działało. I będę musiał zobaczyć, czy ja coś sknociłem, może coś z tymi lampami, gdzieś to poszło zwarcie, ale wszystko było ok. I żeby się coś rozwaliło, no zobaczymy za chwilę. No i dobra, zobaczymy. O, nic nie działa. O, dobra, zrobimy go do odpalenia. O tak, odpali. O, kręci. Prawo, ale kręci. Bo nie było ładowania w ogóle, jak gdyby się nic walało. Dlatego też tak ładnie kręcił. Odpalimy, zapóźnimy. Ładowanie, smarowanie. A tu jeszcze są światełka, kontrolka od światełek. Ale ta kontrolka nie działa. Coś tu jest chyba. Ta stacyjka, coś tutaj. Coś tak nie, ten nie ten. Jak być powinno. A, to jest klakson. Dobra, i odpalamy. Pięknie. No dobra, to co, zakładam osłonę i mogę dalej jechać w pole, tylko że bym chciał jeszcze go trochę zaatakować, to muszę podjechać po paliwo. No a to już zrobimy kolejny odcinek z dalszych prób. I tam było na tyle, dzisiaj już trochę ogolony, znalazłem trochę wczoraj czasu, się ogoliło ładnie, jest gitarka. Także na tą chwilę kończymy. Zaczynaliśmy w kabinie, kończymy w kabinie. Tylko że teraz z pięknym słońcem i mam nadzieję, że tak jeszcze będzie przez parę dni, to wszystko będzie można skosić. A ja Wam życzę tak samo pięknej pogody, udanych żniw i do następnego. Trzymajcie się, cześć!